16 kwietnia 1927 roku w bawarskiej gminie Marktl am Inn urodził się Józef Ratzinger. Od 19 kwietnia 2005 roku papież Benedykt XVI. Ukazane w tym filmie wypowiedzi pochodzą z roku 2000. Tak myśli papież. Refleksje kardynała Józefa Ratzingera z okazji jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. Życie bez wiary chrześcijańskiej. W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez nowoczesną technologię i jej ogromne możliwości, zmienia się styl życia człowieka. Wskutek globalizacji zbliżamy się do siebie i zmienia się nasz stosunek do tego, co myślą inni. Poddajemy relatywizacji wartości obecne niegdyś w naszym najbliższym otoczeniu. Głównym sprawcą dokonujących się przemian jest uzależnienie człowieka od technologii, która narzuca mu własne zasady. W niej zawarte musi być pewne etyczne minimum, gwarantujące bezpieczną egzystencję. Technologia zdaje się znajdować odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania i człowiek nie widzi potrzeby sięgania wzrokiem nieco dalej. Poszukiwaniu ekstazy. Ludzie niezadowoleni ze swojego życia często szukają ucieczki, na przykład w zdobywających coraz większą popularność narkotykach. Wszystkie metody ucieczki są niedoskonałe i wywołują uczucie smutku. Imprezy masowe jak berlińska Parada Miłości czy festiwale rockowe w Stanach Zjednoczonych pokazują, że człowiek poszukuje ekstazy, czegoś więcej niż daje mu proza życia codziennego, które z pozoru oferuje nam wszystko, co potrzebne. A jednak czujemy pewien niedosyt, skłaniający do dalszych poszukiwań. Przykładem może być też patologia w sferze religijnej z sektami i zbiorowymi samobójstwami. Człowiek stoi pod murem i puka do bram duchowego świata. Jeśli nikt mu nie otworzy, będzie okaleczony duchowo. Ubiegłe stulecie. Ubiegłe stulecie było bardzo mroczne i najbardziej krwawe w historii. Nigdy wcześniej nie ginęło tylu ludzi, i to w sposób systematyczny. Nigdy dotąd nie było tak wyniszczających wojen oraz zorganizowanych i precyzyjnie zaplanowanych okrucieństw. Owszem, istniały one zawsze, ale nie były do tego stopnia zaplanowane. Widzieliśmy poszerzającą się przepaść między północą a południem.
Rodzenie się podziałów w społeczeństwach, czego skutkiem było powstanie społeczności żyjących na skraju egzystencji, których los jest aktem oskarżenia przeciwko zamożnym. To wszystko kładzie się cieniem na miniony wiek. Jednak tak jednoznaczna ocena nie byłaby sprawiedliwa. Byliśmy przecież świadkami wspaniałych przejawów ludzkiej solidarności. Wspomnieć wystarczy o Niemczech, gdzie intensywnie organizuje się pomoc dla biednych krajów i dynamicznie działa wolontariat również wśród młodzieży, często kosztem własnych wyrzeczeń. To tutaj w poczuciu solidarności buduje się nowe, demokratyczne i wewnętrznie silne społeczeństwo. Istnieje też mnóstwo inicjatyw ze strony wiernych. Widok miliona młodych ludzi gromadzących się wokół papieża na spotkaniach młodzieży, pełnych radości, którą zanoszą innym, utwierdza mnie w przekonaniu, że człowiek nie musi być potworem. XX wiek miał też jasne karty w swojej historii, nie wspominając już o postępie w nauce, który właściwie spożytkowany może przysłużyć się ludzkości. Wolność. Wiara odwołuje się do wolności, która nie podlega modyfikacji czy ewolucji w czasie. Technika może się rozwijać, majątek może rosnąć, to wartości materialne. Wszystko, co bierze się z wolności, musi cały czas tworzyć się na nowo. Dlatego błędne jest postrzeganie chrześcijaństwa jako kontinuum i przykładanie tej samej miary do całej jego historii. Chrześcijaństwo czerpie z wolności. Obumiera i wyrasta z niej cały czas na nowo. Nigdy nie ma zatem pewności, czy pewna odsłona wiary we współczesnych jej czasach się obroni, czy poniesie porażkę. Człowiek chciałby, żeby istniała więcej niż jedna kolektywna moc sprawcza, która rozwijałaby się tak, jak obiecały to społeczeństwa socjalistyczne. Miały one przy pomocy prawa i w imię błędnych niepojętej sprawiedliwości prowadzić do powstania szczęśliwego społeczeństwa bezklasowego. Bóg znał siłę tkwiącą w wolności, dlatego nie stworzył tak prostego mechanizmu. Dotychczas pojęcie to rozumieliśmy błędnie i to powinniśmy zmienić. Wszystkie aspekty życia. Uważam, że zadaniem Kościoła nie jest dawanie gotowych recept na problemy natury politycznej czy ekonomicznej, lecz raczej przemawianie do sumienia, by to ono podsuwało odpowiedzi. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o politykę rozwoju, wykazaliśmy się dużą naiwnością i wiarą w potęgę technologii. Nasze inicjatywy podejmowane były w dobrej wierze. Chcieliśmy przeszczepić do krajów półkuli południowej naszą ekonomię i zasady społeczne. Przywieźliśmy wiedzę i myśl techniczną do tych krajów, ignorując i podkopując filary ich duchowości, bez których żadna technologia się nie przyjmie i nie przyniesie oczekiwanych korzyści. Tym sposobem nieprzemyślana oraz oparta wyłącznie na technologii i ekonomii pomoc miała destruktywny wpływ na moralne wartości i naturalne struktury społeczne tych narodów. Tak wyjałowione społeczeństwo ewoluuje w sposób patologiczny. Naszą winą było niedocenienie wymiaru moralnego i religijnego. Nie uwzględniono wszystkich aspektów życia.
nicht richtig gesehen. Insofern glaube ich, müssen wir schon in Musimy zgodnie z sumieniem podejmować wyważone decyzje w relacjach między północą a południem. Pamiętając o tym, że nie mamy wyłącznego prawa do eksploatowania ziemi i spychania innych na margines. Rezerwy duchowe. Powinniśmy uruchomić rezerwy tkwiące w naszej duszy. Nawet wówczas, gdy wszystko zdaje się zmierzać w dobrym kierunku bez pomocy Boga i Jego transcendencji. Jeśli każdy będzie żył z myślą o sobie i eksploatował życie na ile to możliwe, w przekonaniu, że po śmierci nic go nie czeka, w pewnym momencie zorientuje się, że nic mu to nie daje. Powinniśmy zatem wspierać inicjatywę moralnej i religijnej odnowy. Tylko wewnętrzna przemiana i zrewidowanie własnych przekonań może nam w tym pomóc. To za jej sprawą będziemy między innymi w stanie pokonać olbrzyma, którym są doskwierające nam monopole. Ich tworzeniu zapobiec miały wprowadzone po wojnie przepisy antymonopolowe. Monopole są anonimowymi ośrodkami władzy, wobec których bezsilne są rządy. To one trzymają w rękach losy świata i nikt nie jest w stanie się im przeciwstawić. Religia zaprojektowana. Przykładem religii zaprojektowanej i wymyślonej mogą być chociażby sekty w krajach azjatyckich czy w Ameryce Południowej, gdzie próbuje się wykreować coś na wzór Kościoła. Jednak ich powstaniu towarzyszy pewien zamysł, według którego wierni oddają swoją wiarę w ręce wąskiego grona, nie posiadającego wsparcia żadnego autorytetu. Wszystko, co jest produktem naszej wyobraźni, jest nietrwałe. I takie są też te ruchy. Wydaje mi się, że podstawową przesłanką dla istnienia religii są jej głębokie korzenie. Nie chcę przez to powiedzieć, że chrześcijaństwo nie powinno ewoluować. Jednak należy rozróżnić zmianę i kreowanie. Religie indyjskie, hinduizm czy buddyzm mają wewnętrzną moc i nie poddają się manipulacjom religii zaprojektowanych, co nie znaczy, że nie przechodzą zmian. Podobnie jest w przypadku chrześcijaństwa, które, pomijając sprawy wiary i teologii, bierze swój początek z relacji Boga i człowieka i jako takie niesie potężną moc. Sztuczne religie nigdy jej nie posiądą. Przeżywanie wiary. Wiara niesie owoce tylko wówczas, gdy stawia człowiekowi wymagania. Nie zmieni ona człowieka, jeśli będzie ozdobą i osłodą życia potrzebną jedynie do wypełnienia koniecznych ceremonii. Nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, trzeba stwierdzić, że aby stawiać człowiekowi pewne warunki, nie mogą one być narzucone przez coś wymyślonego. Człowiek musi być przekonany, że mają one głębsze uzasadnienie.
Aby się tak stało, konieczna jest obecność Boga. Jak mówił Johannes Metz, kryzys religii, dotyczący nie tylko Kościoła katolickiego czy protestanckiego, jest kryzysem Boga. Jest on coraz mniej obecny. Wówczas zaczynamy działać na ślepo. Nie ma żadnej siły wskazującej właściwą drogę. Gdy Bóg znika z naszego życia, wraz z Nim znika osoba, z którą możemy się konsultować i jesteśmy zdani na siebie nawzajem. Wtedy każdy zaczyna działać na własną korzyść, co kończy się porażką. Wiedza. W sferze nauki mamy do czynienia z pewnego rodzaju wiarą. Nie znam się na technologii filmowej ani na działaniu urządzeń użytku domowego. Muszę uwierzyć, że inżynierowie zrobili wszystko, aby urządzenia te działały. Można powiedzieć, że poprzez tę wiarę mam pewien udział w ich wiedzy. Tak samo dzieje się w innych sferach życia. Człowiek na każdym kroku musi zawierzyć czyjejś wiedzy na temat, którego sam nie zna lub nie może pojąć. Podobną strukturę ma wiara w religii. Większość z nas nie widzi Boga, nie czuje Go zmysłami. Możemy jednak zaufać tym, którzy Go spotkali. Wiara chrześcijańska oznacza wspólne doświadczenia Boga, doświadczenia Jezusa z tym, kto Go spotkał. Uważam zatem, że wiara jest konieczna. Nawet gdyby istniała wyimaginowana postać mędrca, który posiadł całą dostępną nam wiedzę, nie znalazłby on odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Dlaczego istniejemy? Jaki jest sens życia? Dlaczego chorujemy i umieramy? Czym jest miłość? Pytania te wymykają się kategoriom naukowym i wykraczają poza ich granice. Przy czym dodać należy, że nauka jest religii potrzebna, gdyż dyscyplinuje ona nasze myślenie i wolę. Pilnuje, byśmy nie dali się ponieść fantazji. Ta postawa bliska jest nauce Kościoła. Postęp. Czym jest postęp? Czy oznacza on po prostu większą wiedzę? Postęp to coś głębszego, odwołującego się do konceptu, który określiłem wcześniej mianem innego wymiaru. Rozwoju wiedzy, który nie zmienia ludzkości w sensie pozytywnym, nie można nazwać postępem. 5 wieków temu nie można było zbudować obozów koncentracyjnych. Fakt, że możemy to zrobić dzisiaj, nie oznacza postępu. W moim mniemaniu postęp to pojęcie złożone. Jeśli jego definicję ograniczymy do sfery technicznej, pomijając pierwiastek ludzki, możemy doprowadzić do tego, że człowiek stanie się królikiem doświadczalnym. Doczesność i życie po śmierci.
Nic, co czynię, nie trafia w próżnię. Jestem odpowiedzialny i zostanę rozliczony. Czy wykorzystałem swoją misję i mój potencjał, by stać się tym, kim miałem, by dawać i robić, co było mi przeznaczone? Musimy zacząć mówić o życiu po śmierci we właściwy sposób. Chrześcijaństwo nie zakłada budowania społeczeństwa idealnego. Jego misją jest pomóc człowiekowi żyć, jak Bóg nakazał, w nadziei na to, że nauka ta zostanie przekazana dalej. Nie chodzi jednak o to, by przechodziła ona z pokolenia na pokolenie jako rzecz materialna, lecz by człowieczeństwo i chrześcijaństwo były za każdym razem odkrywane na nowo. Obóz w Oświęcimiu to efekt kryzysu wiary. Jego źródłem był triumf pogańskiej ideologii, która ogłosiła władzę nowego człowieka i usunięcie winnych dotychczasowym niepowodzeniom, czyli Żydów, obarczonych również winą za eksperyment zwany chrześcijaństwem. Następni w kolejce byli chrześcijanie. Uważam zatem, że zwycięstwo ideologii, która głosi jedyną słuszną prawdę, powinno przywrócić wiarę w imperatyw religii chrześcijańskiej i uświadomić nam, że nie da się stworzyć uregulowanego, idealnego świata, gdyż zawsze ograniczać on będzie nasze swobody. Mit dem Wissen, dass wir nie die perfekte Welt so schaffen können, dass die dann einzementiert ist. Denn dann gibt's ja Każde pokolenie może zniszczyć dziedzictwo przodków, ale jednocześnie nowa inicjatywa może stać się początkiem czegoś lepszego. Potrzeba odważnych działań, by chrześcijaństwo znalazło swoje miejsce w dzisiejszej rzeczywistości. Wewnętrzne reformy są potrzebne. Powinny one mieć sens we współczesnym świecie. Ważne jest, by zaakceptować naukę i jej swobodę, dbając zarazem o to, by uwzględniała ona podstawowe wartości wiary, wobec których wiedza jest bezradna. Należy też odeuropeizować Kościół, by stał się bardziej uniwersalny. Trzeba wierzyć w to, że Kościół może zająć ważne miejsce we współczesnym świecie. Należy nadal odważnie działać na rzecz ekumenizmu, bowiem jedność chrześcijan jest jednym z warunków naszego istnienia. Żyjmy w harmonii ze sobą i otaczającym nas światem. Tak mówi Bóg, a On życzy nam dobrze. Radość człowieka wyraża się chociażby w muzyce kościelnej, architekturze gotyckich katedr, a szczególnie w bogato zdobionych kościołach epoki rokoko. Bez pogody ducha ówczesnych wiernych dzieła te nigdy by nie powstały, a pamiętajmy, że ich życie nie było sielanką. Kiedy wznoszono kościoły barokowe, Europę toczyły wojna siedmioletnia i konflikt o sukcesję hiszpańską.
Choć ludzie byli mniej zamożni i cierpieli więcej niż dzisiaj, potrafili cieszyć się sobą. Wierzyli bowiem, że wszystko dobrze się skończy. Gdy wiem, że sztuka ma szczęśliwe zakończenie, łatwiej jest mi znieść trudniejsze akty. Zaakceptowanie siebie i otaczającego świata, jak uczy wiara, jest źródłem radości. Istota wiary. Istotą wiary jest życie wieczne, pozwalające radośnie przeżywać doczesność. Daje ono poczucie sensu istnienia i utwierdza w przekonaniu, że nasza egzystencja nie jest przypadkowa, lecz jest częścią boskiego planu, szansą, której nie powinniśmy zmarnować. Istota chrześcijaństwa. Istotą chrześcijaństwa jest przekonanie, że życie ma szczęśliwe zakończenie, że istnieje wieczność, że jesteśmy oczekiwani z miłością, że nasza egzystencja nie jest przypadkowa, lecz stanowi część planu Bożego. Pan chce, byśmy uczynili pożytek z naszego życia i spełnili posłannictwo, które On nam nadał. To wszystko daje życiu godność i cel. Mogę być spokojny, gdyż wiem, że Bóg jest dobry i wybacza wiele błędów. I my. Bóg nas słucha. Możemy z Nim rozmawiać, gdyż stał się człowiekiem i łączy nas z Nim ludzka więź. Nie dzieli nas już ogromny dystans. Nie zasłania płaszcz tajemnicy. Wierzę, że On zna nas wszystkich i trzyma w ręku całą historię. Osobista relacja z Chrystusem jest więzią międzyludzką i to jest moim zdaniem najważniejsze. Wersja polska na zlecenie telewizji nowej generacji N, Studio Armfilm. Tekst Przemysław Hindera. Czytał Maciek Szklarz.